naszym pierwszym wolontarystycznym webinarium realizowanym w ramach projektu Regionalny Punkt Doradztwa Wolontarystycznego finansowanym ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich gościmy Agnieszkę Jaksę, założycielkę grupy wolontarystycznej Agrawka. Dzień dobry. Dzień dobry. Agnieszko, jesteś aktywną działaczką w Pawianicach, kierujesz warsztatami terapii zajęciowej, jesteś członkinią Pawianickiej Sieci Wolontariatu oraz zastępcą przewodniczącej Forum Organizacji Pozarządowych w Pawianicach. Jak sam mówisz, od zawsze czułaś tą moc pomagania. Opowiedz nam, jak to się wszystko zaczęło, skąd ta pasja, skąd to zacięcie? To jest bardzo fascynujące, ponieważ tak naprawdę myślę, że każdy człowiek w sercu ma taką naturalną potrzebę pomagania. Tylko czasami nie mamy okazji, żeby rozbudzić tą potrzebę. Natomiast moja fascynacja tym wolontariatem rozpoczęła się dosyć późno, paradoksalnie, ponieważ dopiero wtedy, kiedy po studiach rozpoczęłam staż i będąc zupełnie zaangażowana w inne sprawy, dokładnie administracyjne, poczułam tą chęć bycia z dziećmi. Obok pracowały dzieciaczki i kiedy one tam szalały, to ja ciągle czułam, że serce moje drży i chcę tam z nimi być. I od tego momentu gdzieś tam moja przyszłość wiązała się z tym bardzo i zaczęłam pracę w ośrodku profilaktyki, wtedy w ośrodku edukacji dzwoniącej, gdzie było mnóstwo dzieciaków i przychodzili wolontariusze. Kiedy przychodzili wolontariusze, to ktoś musiał się nimi zająć. I naturalnie wyszło, że z mojej potrzeby zaopiekowałam się nimi. Wolontariusze cudowne mieli efekty w swojej pracy, widziałam, że to jest potrzebne, pomocne, stąd też sama zaczęłam inicjować promocję wolontariatu. Coraz więcej ich przebywało, coraz więcej było siły, energii. Wspólnie razem wymyśliliśmy nazwę. No i od tej pory, tak naprawdę od 13 lat działa już grupa wolontariuszna Agrawka, która spina i łączy serca ludzkie. Ja pozwolę sobie na taką małą dygresję, zawsze wracam do tego wspomnienia. Kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz w 2006 roku, to chyba było. W centrum wolontariatu, gdzie uczestniczyliśmy w szkoleniu dla koordynatorów wolontariatu. I pamiętam, jak właśnie zaczynałaś te pierwsze kroki w takim profesjonalnym wolontariacie. Chciałaś to wszystko zorganizować, pamiętam, bo ja chcę, żeby Pawianice właśnie tak żyły z taką pompą, właśnie ten wolontariat tam funkcjonował. Rozjechaliśmy się do domu, rozwinęła się Agrawka, u nas się rozwinął centerko. No powiedz, jak przebiegały te początki? Kto wchodzi w skład Agrawki, jakie działania wtedy podejmowaliście? Jak to wszystko od kuchni? Myślę, że bardzo dużo zależy i nie mówię tutaj o mojej własnej skromnej osobie, a ogólnie o koordynatorze wolontariatu i dokładnie też to myślę, że czujesz, że wszystko zależy od tego, że zresztą taka jest moja dewizja, że jak ktoś chce rozpalać, musi sam płonąć. No nie ma opcji, żeby się mogli zarazić, powołać cokolwiek, przekazać jakąś energię i wzbudzić jakąś motywację, jeżeli sami nie czujemy, nie płoniemy i nie zarażamy tym. W związku z tym mój poziom fascynacji, energii, siły i takiej potrzeby robienia czegoś pamiętnego był tak wielki, że myślę, że po prostu naturalny sposób poszło dalej, jak kula śnieżna potoczyło się. Na początku po prostu wolontariusze przybywali, ale ja widziałam, że potrzeba jest dużo, dużo większa, więc zrobiliśmy po prostu promocję w szkołach. Rozpoczęliśmy pogawędki we wszystkich szkołach pawieńskich i w tym momencie rozpoczął się nabór, który nas, trochę tutaj zaskakiwał. No i przeszkoliliśmy tych wolontariuszy i oddelegowaliśmy. I bardzo ważne było to na początku, aby zbudować tożsamość grupy. Koordynator, jak gdyby moim poczuciu, to musi zbudować jakąś tożsamość, gdzie każdy wolontariusz będzie czuł się potrzebny, będzie wiedział, co robić, ale przede wszystkim będzie miał motywację wewnętrzną, która jest niezbędna w wolontariacie. Stąd też na mocy ich pasji, ich zainteresowań, też potrzeby mieszkańców Pawianic, automatycznie cały czas rozrastały się nasze resorty, jak my to nazywamy, czyli takie dziedziny, w których pomagamy. Na ten moment mamy już 6, więc myślę, że każde środowisko już objęte jest pomocą Agrawki w Pawianicach. No właśnie, cały czas powtarzamy, że żeby to wszystko funkcjonowało, działało w sposób przemyślany, systematyczny, profesjonalny, musi być ten koordynator wolontariatu, który jednocześnie jest takim liderem i jakby zarządza tą całą strukturą, ale też sam jakby rozumie potrzeby wolontariuszy i jest cały czas z nimi, żeby oni czuli jego obecność i wiedzieli, że zawsze mogą się zwrócić
W momencie, kiedy jest taka pomoc potrzebna i on nie odmówi, będzie wspierał. No właśnie, jakie teraz projekty realizujecie, w jakich przestrzeniach działań poszczególne resorty w Pawianicach i jak to wygląda? Resortów mamy bardzo dużo. Przede wszystkim jest to grupa 45-osobowa, bardzo różnorodna, bo nie tylko są to członkowie szkoły podstawowej, ale na ten moment mamy już pedagogów, mamy studentów, ale też osoby pracujące. Także ta rozpiętość jest bardzo fajna i różnorodna i to jest naszą mocą. No, działamy na zasadzie resortów. Są te dzieciaki, może już nie będę mówić bez nazw, resort junior, może jednak te nazwy będą pomocne, czyli praca z dziećmi, resort A, czyli akcje i animacje, czyli animujemy środowisko, zachęcamy, aktywizujemy, resort artystyczny, czyli przedstawienia profilaktyczne, teatralne, które przekazują swoją ideę i też promują wolontariat. Resort wsparcia, w którym jest resort diamenciki, czyli osoby niepełnosprawne. GRAMP, czyli Grupa Rozwoju Aktywnej Młodzieży, czyli wsparcie poprzez warsztaty psychoedukacyjne dzieciaki w wieku 12-17 lat. Mamy też SPINKĘ, która za chwilkę rusza, czyli praca z dziećmi z domu dziecka. I mamy SENIORITĘ, czyli współpraca z osobami starszymi. Mamy również resort projekty i to jest resort, który działa prężnie, ponieważ na mocy projektów zmieniamy świat na lepsze. No i te projekty działają cały czas. Każdy, kto chce być w naszej grupie, przypisuje się minimum do jednego. I aby być w grupie, musimy być przynajmniej w jednym. Tak naprawdę rozwijamy się w dziedzinach, które pragniemy, chcemy, ale niekoniecznie musimy być wszędzie. Także to jest ważne, żeby dostosować konkretnie delegację do potrzeb konkretnego wolontariusza. Super. A jak można właściwie zostać taką grupą? Jakie trzeba spełnić kryteria, warunki, żeby do Was się dostać i działać? Myślę, że sukces naszej grupy, o czym mogę spokojnie powiedzieć pewnie, że jest to sukces, polega na tym, że ci wolontariusze są bardzo wyselekcjonowani. To nie jest grupa dla wszystkich. Działamy na wysokim poziomie tylko dlatego, że to są ludzie, którzy naprawdę chcą działać. Czyli nie ma osób, które są, nie wiedzą co chcą, konkretnie są ukierunkowani, też przeszkoleni. Czyli raz w roku mamy nabór w szkołach, kiedy przychodzi do nas rzesza osób, to są tak zwane paszporty agrafkowe, które uprawniają ich do okresu próbnego, który trwa 2 miesiące. Muszą przejść wszystkie elementy, czyli zaliczyć w cudzysłowie wszystkie nasze resorty, zobaczyć, poznać od podstaw, przeszkolić się z podstaw wolontariatu, z aspektów prawnych, ale też przede wszystkim z komunikacji interpersonalnej, z wiedzy, jak dbać o siebie, jak pracować z osobami, które są wykluczone społecznie. I dopiero po tych 2-miesięcznych okresie próbnym jest rozmowa ze mną, koordynatorem, i wspólnie decydujemy, no oczywiście na mocy też Rady Agrafkowej powołałam tych koordynatorów wszystkich resortów, którzy mają wpływ bardzo duży i to też daje bardzo wiele. Wspólnie decydujemy, czy te osoby chcą razem dalej zmieniać świat z nami, czy jednak nie, potrzebują dłuższego okresu próbnego, czy może jednak nie mają czasu, chęci i nie chcą się dalej rozwijać. No właśnie, przeszkolony i świadomy koordynator jest gwarantem sukcesu, tego, żeby właśnie to wszystko w ten sposób funkcjonowało, daje moc, daje energię, daje inspirację do działania. Czy oprócz młodzieży szkolnej też jakby jest miejsce w agrafach na inne osoby, na przykład osoby pracujące czy seniorów, czy tylko to jest skierowane właśnie głównie dla młodzieży? W tym roku nabór nas zaskoczył, ponieważ zgłosiły się 2 osoby, 40+, które po prostu rozbujały strasznie agrafkę. Niesamowite osoby pracujące, dojrzałe, które poczuły, że chcą coś więcej zrobić w życiu. Niesamowicie wsparły, wiedzą swoimi umiejętnościami. I w tym momencie, bo grupa była do 30 roku życia, natomiast takie rozszerzenie i takie spojrzenie osób innych bardzo było dużą wartością. Nie mamy seniorów w agrafce, jesteśmy otwarci, ale wspieramy seniorów, także no, jesteśmy otwarci, jak już powiedziałam. Także no, zobaczymy, jak to będzie się dalewało. Natomiast na ten moment jesteśmy rzeczywiście w większości osobami młodszymi, ale też do 30, czyli młodszymi. Tak, i działamy z pochą i z wielką energią, entuzjazmem. Nieraz jakby wspólnie no, mieliśmy możliwość się spotkać i obserwować swoje działanie. Naprawdę jestem pod dużym wrażeniem młodzieży, która się angażuje właśnie w te działania. Rzeczywiście każdy zawsze wie, do czego jest przydzielony, co ma zrobić i po co to robi, i to się jakby czuje. A jakby teraz z drugiej strony, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zaangażowanie pawianiczan?
społeczności lokalnej, czy chętnie się włączają i czy chętnie też wspierają te działania wolontarystyczne w środowisku pawianickim? Kilka lat temu była taka ogólnopolska akcja przez Fabrykę Aktywności organizowana i miasta, które chciały wziąć udział, mogły stać się stolicą dobrych uczynków. Trzeba było zgłosić jak najwięcej uczynków realizowanych przez mieszkańców. Kiedy ogłosiliśmy tą akcję, okazało się, że staliśmy zalani mailowo tymi dobrymi uczynkami. Ludzie naprawdę byli zaangażowani i tym sposobem staliśmy stolicą dobrych uczynków, czyli ze wszystkich miast w Polsce mieliśmy ich najwięcej. Pawianice są niezwykłe i to nie jest tylko wynik tego, że ja tam jestem, bo mam kontakt też z innymi miastami. Natomiast uważam, że Pawianice mam taką, jakąś taką dużą siłą i wspólnotę, która powoduje, że oni naprawdę chcą się angażować, chcą coś robić, pomimo tego, że ludzie ogólnie narzekają i bardzo dużo jest też hejtu, jak wszędzie. Natomiast kiedy jest akcja i mobilizacja, ludzie wychodzą. I my to czujemy, stąd też może dużo łatwiej i prościej nam robić akcje, ponieważ czujemy duże wsparcie tych naszych mieszkańców. Czy wobec tego pamięcią potrzebne są nowe struktury w postaci na przykład biur czy centrum wolontariatu, czy to, co już mamy, wystarczy? Czy widzisz taką potrzebę, żeby to się dalej rozwijało w różnych miejscach i w różnych jakby przestrzeniach? Myślę, Mariusz, że jesteś na tyle profesjonalistą i sercem czujesz wolontariat, że wiesz, że nigdy nie jest za mało tego wolontariatu. Wciąż wolontariat jest potrzebny. On ewoluuje, on się zmienia i mam nadzieję, że ludzie też widzą, że ten wolontariat nie jest już przysłowiowym staniem z puszką, tylko to jest rozwój osób, które wolontariat pracowniczy chociażby to pokazuje, że ludzie na stanowiskach, gdzieś tam w korporacjach czują potrzebę po prostu działania. I w naszym dzisiejszym, obecnym świecie, obojętności, gdzie jest dużo hejtu i zrzucania odpowiedzialności w drugą stronę, poczucie, że mamy wpływ poprzez swoje nienagradzane działania, jest wielką mocą. Stąd też tak, bardzo potrzebne jest ewaluacja tego wolontariatu, powoływanie różnych jakichkolwiek aktywności, które wzbogacają wolontariat, ciągle promują i ciągle wspierają. Ale tutaj apelujemy teraz, w tym momencie, żeby właśnie rozwijać wolontariat w naszych miastach, oczywiście, w naszych przestrzeniach, żeby brać udział w takich różnych przedsięwzięciach i inspirować się tym, co robi Agrafka i nie tylko, bo to naprawdę ma duży potencjał, to się niesie, tym można się zarazić i żeby było tego coraz więcej chcielibyśmy jako przedstawiciele właśnie tego nurtu wolontariatu w Polsce. Jasne, ale też jeśli mogę dodać, wolontariat moim zdaniem buduje bardzo dobrą postawę obywatelską. To jest coś takiego, że każdy obywatel jak siedzi biernie, ogląda i narzeka, to może narzekać, natomiast to narzekanie może zmienić też realny czyn. I każdy taki malutki gest na rzecz mieszkańców, które budują społeczną obywatelską jakąś siłę, może dalej, te ludzie tego nie wiedzą, ale tak jest po prostu, że my wspólnie mamy wpływ na bardzo duże jakieś tam decyzyjności później gdzieś tam na górze. To nie jest tak, że my siedzimy i narzekamy i że nie mamy. Mamy. I są na to bardzo duże tutaj skutki i jakby dowody, więc działajmy, bo mamy wpływ na wszystko, co się dzieje wokół nas. No tak, często jakby tutaj nasz głos liczy się w różnych dokumentach strategicznych, w ustawach, to się wszystko zmienia, ale to, ten nasz głos jest bardzo potrzebny i rzeczywiście mamy wpływ na siebie i na świat, tak? Możemy zmieniać swój charakter, kształtować swoją osobowość. Jakby wolontariat, wiadomo, ma wiele korzyści, nie jest bezinteresowny. To, że jakby robimy to bezpłatnie, to nie znaczy, że nie mamy z tego zysku dla siebie, chociażby nowe znajomości, nowe doświadczenia. No tutaj w ramach projektu Punkt Doradztwa Wolontarystycznego mamy też przedstawicieli pawianickiej organizacji, która tutaj uczestniczy w cyklu szkoleniowym, później jakby będzie uczestniczyła również w certyfikacji. Czy jest coś, co byś mogła powiedzieć tutaj do tej organizacji, jakieś takie wsparcie, czy na co warto zwrócić uwagę właśnie budując wolontariat, budując jakby różne działania wewnątrz swojej organizacji, na co warto zwrócić uwagę, tworząc właśnie taką formę pracy? Myślę, że nie będę tutaj nic zaskakującego mówić. Każdy człowiek, bez względu na to, czy jest wolontariuszem, czy jest lekarzem, czy jest pedagogiem, potrzebuje uwagi.
Więc żeby sztuką jest pozyskać wolontariusza, sztuką jest utrzymać go i popracować na jego wewnętrznej motywacji. Stąd też bardzo zachęcam, że jak już będzie dobra promocja i już będziemy mieć tych potencjalnych wolontariuszy, to naprawdę dołożyć wszystkich starań, żeby odpowiedzieć na potrzeby tego wolontariusza i traktować go bardzo poważnie, z wielką powagą i też z pasją i taką życzliwością, czyli dać coś, do czego on będzie chciał wracać. I to jest sukces. Czyli system nagradzania, wsparcia, uwagi, atencji, to czego uczymy na tych szkoleniach, bo tak się wydaje, że ludzie po prostu przychodzą i są wolontariuszami, bo są, a oni też są ludźmi i też mają różne potrzeby i powinniśmy pamiętać, żeby je po prostu starać się zaspokajać, na przykład rozmowa, czy zwykłe wyjście czasami w teren, żeby też go wesprzeć, ale to już na pewno wiesz, jak to się robi, bo w Agrace jest pełen system motywacji, prawda? Oj, oczywiście, jak najbardziej. Co roku mamy swoją własną listę aktywności. Każde działanie jest odnotowane wolontariusza. Każda jego obecność na każdej akcji, każde jego usprawiedliwienie, bo taki mamy system, że usprawiedliwiamy się, kiedy nas nie ma. Wszystko jest odnotowane, koordynatorzy później dbają o to, żeby na koniec roku wynagrodzić wolontariusza. Oczywiście wynagradzamy w formie słownej, ale na koniec często mamy jakieś tam niespodzianki. Natomiast nie dochodzi, bo wolontariacie naprawdę jest wielka moc. Nikt nie jest w stanie dać tego, co wolontariat. Taką uważność, taką wewnętrzną, taką niesamowitą siłę, która pokazuje, jestem kimś ważnym i daje mi to poczucie szczęścia. Co daje takie poczucie szczęścia? Mariusz, co daje więcej niż wolontariat? I bycie razem, tak? Robienie czegoś wspólnie, wspólne jakby działania jakby bardzo integrują, łączą. No nie ma nic cenniejszego i fajniejszego, jak móc robić to wspólnie i jeszcze komuś dodatkowo, albo przede wszystkim po prostu nieść pomoc. No tutaj wy robicie też galę raz w roku podczas właśnie Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Wtedy wszyscy wolontariusze, nie tylko to środowisko wolontariatu, może się spotkać, porozmawiać, są serca wolontariatu, są wszyscy wymienieni. To zawsze trwa, ale mieszka jest tutaj czujna i każdego wolontariusza jakby stara się docenić, wymienić imię i nazwiska. I to jest bardzo fajne, bo wtedy każdy czuje, że ma jakąś cegiełkę w tym całym przedsięwzięciu, tak? Dokładnie. A no właśnie, a czy są jakieś trudności? Bo mówiliśmy o takich przyjemnościach, takich fajnych rzeczach, ale czy są jakieś trudności w zarządzaniu taką grupą, w działaniach? Jak sobie z tym radzić, jeżeli są? Jesteśmy już po podsumowaniu naszym rocznym. Jeżeli chodzi o trudnościach, to one zawsze będą. Natomiast myślę, że trudności, jeżeli chodzi o zespół, proces grupowy cały, bo ja akurat pracuję na procesie grupowym, ale rozumiem, że koordynator wolontariatu może mieć dużą rotację i może to się wymieniać. Także moja praca jest zupełnie inna. Natomiast tyle, ile włożę w tych wolontariuszy i chodzi mi tutaj naprawdę o merytoryczne przygotowanie, ich szkolenia, ich warsztaty, ale takie poczucie wewnętrzne umiejętności interpersonalnych, czyli jak gdyby komunikacji z innymi, już daje mi 50% sukcesu i ograniczenia tych trudności, bo oni sami sobie już potrafią radzić z tym. Natomiast trudności są, ale tak się zastanawiam teraz, jakie największe trudności my mamy w Agrawce. Ale to wynika rzeczywiście z tego, że to są trudności wynikające z dopracowywania naszych zasad, które ciągle ewaluują i różnorodności, różnorodności zaangażowania, czyli osoby, które są bardzo zaangażowane, są tak zaangażowane, że oczekują, aby inne osoby też były tak bardzo zaangażowane, a one nie są, z założenia każdy jest inny i to może frustrować, taki podział równoróżności zaangażowania, przynajmniej w naszej grupie tak to jest, że to mogą być trudności, które mogą frustrować innych, bo wszyscy chcielibyśmy, żeby wszyscy na maksa, na 100%, ale są, ale każdy jest inny i może dać tyle, ile może, bo wolontariat nie może przesłonić, a czasami przesłania i czasami dobrze się z tym czujemy, ale czasami jest taki człowiek, chce dać cząstkę swojego czasu, a nie całość. A u nas mamy takich zapaleńców, że dają bardzo dużo. No i są jakieś może trudności w komunikacji i w uzgodnieniu wspólnie sposobu zaangażowania. Ciężko jest potem jakby to wytłumaczyć, bo tak trzeba, jeżeli się wszyscy oceniamy jakby swoją miarą, tak? I nie każdy jest tak samo zaangażowany, tak. Jak ci najbardziej zaangażowani. A ci najbardziej zaangażowani są zaangażowani zawsze i to jest no, taki nieustający problem nie tylko w wolontariuszach, ale i w koordynatorach zespołu też, który działa przy projektach. Agnieszko, czego można Wam życzyć na przyszłość? Czego
oczekujecie, co chcielibyście, o czym marzycie? Marzymy, jako agrafka, o czym marzymy? O tym, co jest naszą misją, czyli jesteśmy akcją, a nie reakcją. Marzymy o tym, żeby ludzie nie tylko w Pabianicach, w Polsce, na całym świecie byli akcją, a nie reakcją. To, co się dzieje obecnie z klimatem, z polityką społeczną i tak dalej. Wszystko zależy od tego, czy człowiek będzie bierny, będzie narzekał, czy zrozumie, że jest akcją, że on może wyjść i poprzez jeden malutki elemencik coś dołożyć, jak wszyscy. No już może to jest utopia, tak? Ale większość ludzi na całym świecie by zrobiła coś w intencji czegoś, to ten piękny świat szybko by się zmienił. I poprzez takie działania, jak ty robisz, i my wierzę, ale ja to wiem, że to tak będzie. Jestem przekonana o tym, że mamy wielką siłę i to jest coś, co może zmienić. Gościem naszego pierwszego webinaru była Agnieszka Jaksa. Dziki Lok. Tak? Z grupy wolontarystycznej Agrafka w Pabianicach. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, za tą rozmowę. Bardzo merytorycznie, bardzo ubogacająco. Mam nadzieję, że nasi followersi, którzy się zainspirują, zachęcą do wolontariatu, będą przychodzić do nas. A ja już zachęcam do śledzenia naszych kolejnych spotkań. Będziemy tutaj realizować te webinaria raz w miesiącu w ramach projektu Regionalny Punkt Doradztwa Wolontarystycznego do końca roku przyszłego. Zadawajcie nam pytania, dajcie nam pomysły. Może chcielibyście tutaj spotkać się z gościem, który mógłby odpowiedzieć na Wasze pytania. Na pewno dowiecie się czegoś więcej o wolontariacie i aktywności społecznej. Dziękuję. Bądźmy akcją! A nie reakcją.